Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście Render 6250R i reszcie wasz Amazon. No. Dzisiaj będziemy robić nawóz. Będziemy robić nawóz sobie na tutaj na pszenicę? Chyba tak. Chyba tak. O, znak jeszcze skosiłem przy okazji. Chyba pszenicę, ale muszę jeszcze zobaczyć. O, zapis, przepraszam. A w drugiej części odcinka będziemy kosić sobie... Słonecznik. Rodzaje roślin, tak, dobrze myślę. Dobrze mówiłem, że pszenica. Bo tutaj te dwa pola pszenicy też muszę nawieźć. Ale to tam już jest szczegół. No, tak to jest, jak się kurczę zajmuje gównami. Oczywiście prędkość standardowa 18, no bo nie zwiększałem tego. Nie chciało mi się. Poza tym to i tak tylko to jedno pole nałożę, a tamto to już będzie sobie kursplay nałożył. Zobacz, jak będzie wolno szło, to najwyżej podkręcę trochę ten nawóz. Albo jednak podkręcę trochę, bo coś za wolny. O, spierdzielaj, ustaw. 26. Damy tu 28. Kursplay i tak będzie jeździł 25. Dokładnie tak. Tarararararara. Dobra, oczywiście GPS jest nastawiony już, więc teraz będzie jazda. No. Lecz dawno go nie było. Nie wszyscy. Nie. Dobra, jadź. A, jest w ciemności teraz. Snapa chciałem zrobić. Rzadka. A, no, albo nie. Robię po prostu tak, 17, 17 i tyle. I będzie. Naraz to wezmę? Tak, naraz to wezmę, ale jak? No tam wiadomo, lekki mi jak będzie, ale to tam już... To jest tak zwana strata akceptowalna. Nie będę specjalnie po taki mały mijaczek się tutaj cały przejazd robił. Nawet i tak go na mapie nie widać, bo wapno zasłania. Tutaj wapno jest na granicy tylko wymagane. A no tak, teraz po żniwach dopiero będzie wapno, a nie gdzieś. Bo tu u góry jest jak... Tu u góry nie ma nic do wapna, okej. Te dwa pola będzie się ten kuspe jeździł, więc... Ale ja będę musiał przeskoczyć o jeden dzień. Na listopad. Jak skoszę jedno pole z słonecznika. Bo niestety ja dosiewałem ten słonecznik później. I tak wyszło, że ja dosiewałem później na tym moim polu. A ten słonecznik jeden dokupiłem, jak pamiętacie, więc dlatego tak wyszło. Oczywiście flet na osadzie. Będzie jeszcze nagrywany dzisiaj. I będę już miał wszystko na cały tydzień odcinki nagrane. Głosowo oczywiście. A później chyba przeskoczę sobie na 19. Nie wiem, albo na 19 przeskoczę, albo na 15. Chodzi o farminga, nie o pole, jakby ktoś pytał. A w ogóle mam coś w ogóle z tych numerków? Mi się zdaje, że chyba nawet nie mam tych numerków kupionych, więc... A 19 mam, dobra. A 15 też mam, dobra. Okej. Okay. To jednak mam. A myślałem, że nie mam. Ej, to jest posiane, nie? Tak, to jest posiane, dobra, czyli jednak cztery pola będzie nałożyć mi się. Ale to on sobie tam ogarni. Tararatatata.
Tak sobie myślę, czy jeszcze jeden odcinek sobie nie nagra dzisiaj z tego, z Enkrika, ale no nie, no bo to jest na za tydzień. Czyli jestem fest do przodu z Enkrikiem, więc nie muszę nagrywać. Mogę sobie na spokojnie przebudować gospę. Tylko żeby przebudować gospę, to muszę mieć czas. Znaczy czas mam, znaczy wreszcie, czas mam, ale czego nie mam? Miejsce mam. Ale pieniędzy nie mam, o. Właśnie o to chodziło, że pieniędzy nie mam. O to chodziło, że pieniędzy nie mam, bo mam 90 tysięcy. Ale w czerwcu będzie kasa, która będzie na pola prawdopodobnie wydana. Nie, no na gospę musi być soi, więc po żniwach najlepiej by przydało już by się przeprowadzić, nie? Dlatego już nawet tego tutaj małego pola nie siałem, bo stwierdziłem, że nie będę go siał, bo nie opłaca mi się. Bo z tym polem jest taka zabawa, że ja wolałem sobie odpuścić, żeby tam było ściernisko i tyle. Tam sobie maszyny na razie stawiać. Bo ja muszę to albo skarmić, albo to wszystko. Muszę to albo wszystko. Są dwie opcje: albo to wszystko skarmić, albo to przerzucić na krowy, te drugie moje. Silos już cały wyczyściłem od kiszonki, więc. To jest gitara. Zobacz, ale prawdopodobnie na razie ile się uda, tyle będę karmił do żniw, a po żniwach wiadomo, wszystko stamtąd wyjedzie, czyli te belki wszystkie przewiozę sobie na tamte krowy i tyle. I tą oborę się sprzeda i będzie luks. Jak tam z mlekiem? Gnojówki jest pełno, ale to mnie interesuje. Temery też jest pełno, a czy tutaj, pewne całkowite jest pełno, o to chodzi. 18 przyjdź do mnie. Gdzie? No pomożesz mi gołębiec zjeść na dół. Podasz mi z góry, a ja odbiorę. Ale nie później, bo ja muszę jechać. Ale co, z dachu jest ciągnę się? Czy wziąłeś ze sobą? Nie, no ty kierowałeś się do co mi jak kamerę, bo to sobie. Elegancko. Tego. Nie no, w sumie dobrze, że wziąłem sobie tę większą prędkość, no bo jest 8 minuta odcinka, a ja chciałem tak maksymalnie 15 minut nawozić. No ale dzięki temu, że jadę szybciej, no to mogę jeszcze sobie tą 72 nawieźć, tak? No bo to jest małe pole, to raz, dwa. Tutaj dwa przejazdy i będzie nawiezione. Trzy w sumie. Bo tutaj do tego klina to trzy przejazdy, ale tutaj to na półtora raza gdzieś tak. Będzie nawiezione. Potem tutaj będzie już kursplay. A tu u góry to tam też jakoś kursplay sobie to zrobi. Ewentualnie jechać na górę, tamte dwa pole rozrzucić, a tutaj kursplaya zrobić. No nie wiem, bo trochę jednak będę ten sam odcinek kosił, nie? No bo trochę tego jest do koszenia. Więc pomyślę. Więc pomyślę. A jak wygląda sytuacja tutaj z tym? 75%, 9 giga już. Jakby 2 godziny się będzie się przesunąć. Czyli do 19:30 tak jak miało być. Ja o 19:30 może pójdę na dwór. Tak, chyba tak zrobię, że pójdę sobie na dwór, gdzieś może samochodem pojadę. I wtedy tak na 21 live'a zrobić. To nie jest głupi pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, ale. Bym powiedział. Ja chyba nawet trochę za szybko ten rozsiewać włączam, ale. Ale to nic. Ale miniaturkę by czapnął nie z takim rozsiewaczem. Dobra, miniaturka zrobiona. Przynajmniej po odcinku nie będą się robić miniaturki, więc. No bo to jest w sumie główny cel, ten nawóz, ten odcinek. To jest rzadka akcja, więc dlatego chciałem ją jak najwięcej zrobić tej akcji. Bo wiadomo. Znacie mój kanał, że ja bardzo, bardzo, bardzo rzadko robię nawozy. Na odcinkach. Wręcz.
Prawie wcale. Jak robię to, albo w tyle sobie leci na wóz, albo po zacinkiem zrobiony. Więc tak to wygląda, nie? Coś chciałem, ale nie wiem, coś chciałem zagrać w jakąś gierkę na telefonie. Dobry, może niech będzie ta. Dawno w tą gierkę nie grałem, więc... Więc sobie w nią zagram. Widzę, że się coś zmieniło w tej grze. Na pewno się zmieniła... Nie miniaturka, tylko jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak to się nazywa. No to jak się klika na okienko, nie wiem. Awatar? Nie awatar. Nie wiem. 260 dni w tej grze nie byłem. To cudownie, że jak 250... No prawie rok nie byłem, znaczy rok. No z 10 miesięcy chyba nie grałem w tą gierkę. Po prostu ona była zainstalowana, ale nie wchodziłem w nią. Patrzę, 257 dni było. Ja pierdzielę ty. I ileś tam godzin było? 258 godzin. 258 dni prawie było. Dobra, tutaj na raz. To może pojadę tak sobie na pałę bez GPS-a już. Bo i tak dorzucę, więc. Ciekawe, co tam nowego w tej gierce. Pewnie nic, ale... Nawozy, nawozy! Te spodenki? A co im? Babcia pokaże. Bo babka wtedy ten... O. No ona myśli, że to takie szmaciowate. No a weź co. Ja zaraz... O które idziesz, ojca? No szukaj co. Dobra. Tak, była? Fabiola? Nie, a po co? Bo 70 zł ma zagrać. Bo nikogo nie było. Ja tyle szukaj. No. No i dobra. Tap to continue. Pa, pa, pa. Dobra, niech obejrzy sobie tą reklamę i się cieszy. Więcej, to jeszcze dwa razy? Jeszcze dwa razy powinien przejechać. Wiadomo, na takim polu to fajnie by ścieżki na 42 metry oddalnie, tylko kto by to narysował? Ogólnie to by się dało narysować, ale... Ale komu by się chciało? Nie, bo nawet nie wiem jakim silnikiem by to narysować trzeba było. Dobra, i nawieziona. Dobra, to pojadę na te dwa górne pola, bo tam jest, są małe pola, więc to będzie raz dwa nawieziony. 14 minut. Co jest? Czemu mam 10 FPS-ów? O, już dobra, już wróciło. Nie wiem, nieraz mam takie... Ale to dzisiaj to na Elengradzie też zauważyłem, że miałem taką mega ścinę w jednym miejscu. Ale ogólnie jak już później jechałem, to było dobrze. Taki jakiś dziwny moment miałem, że miałem... Miałem te 10 FPS-ów, nie? Welcome... Delay. O jest, jak się w tą gierkę grało, zapomniałem. Control... No... A, tu chyba się wychodziło. Dobra, już pamiętam. Dobra, ale może lepiej bym się na farmingu kupił, a nie nic. Nie pamiętam o tych zachowaniach.
Dobra, już wiem. Ale nie mogę grać teraz. Muszę się skupić tutaj na odcinku. Na WSP300 jest frajer, się zawsze to starczy. Na 57 to już sobie będzie ten kurs pojedzie, sam to tam już wyrąbane. Dawaj, dawaj. Dobra, daj mu jeszcze plus 4 godziny. I cyk! Nawóz leci. To będzie rozwana w ziemi, bo to jest malutkie pole, więc... Tu w sumie raz w koło tak naprawdę i będzie nawiezione, nie? Zobacz uczestników. No, gdzie ten deli jest? Czemu nie mogę go tak deletnąć? Halo. A, bo ja nie mam administratora. Pararirara. No i dobra, jest pięknie. No jak to się... A ja mam tu kliknąć. Dobra, nie chcę się myśleć, jak to się grało w tą gierkę. Nieważne, teraz jest odcinek. To mnie bardziej interesuje. Dawaj, 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 do przodu, pań! Przecież. Dobra, jednak może trochę za szybko na tego GPS-ka. No i gra gitara. Naprawdę po jednym. Tu to się zmienia.
Dobra, już wiem, już pamiętam. Już wszystko wiem. Dobra, darmowy spin, to niech sobie kręci. Kontynuuję. Close. I tak to już jest. Paszpil. Aloka to 100 tysięcy, okej. Okay. Nie, wolni, 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 panie. Nie wiem, jak ja na tym flecie będę jeszcze nagrywał ten odcinek, nie, to ja nie wiem. Ale będę musiał. Kontrolę. Ale jak się wchodziło na te... Aha, dobra, już wiem. Tararara. Boost. Dobra, daj boost. Niech będzie trochę szybciej ten samolot leciał. Tarirararara. No i mówiłem na 3 razy. Chciałem. Tarirararara. Pozwoli mu ktoś? Dobra, starting video. Dawaj, jedziesz. Jeszcze ten przejazd i będzie nawiezione pole i będzie gitara i będzie trzeba kosić. Nie no, zbierać ten słonecznik, bo trochę jednak za długo z tym nałazem poszedł. Troszeczkę jednak za długo. On nie miało być aż tak długo. Miało być 15 minut, a nie kurde 25. No ale dobra, trudno. Czasu już nie cofnę. Niestety. No i dobra, tu przez tory trzeba przeskoczyć jakoś i tyle. Zostawić GPRS-a. Niech to nawozi. Dobra, idę ten słonecznik kościć, bo słonecznik miałem kościć, a nie kurde się zajmować jakimiś gównami. No. Przystawka oczywiście może jechać 15 godzin, ale ją podkręciłem na 18, żeby tak było nie za dużo, ale takie jednak lekko szybciej, żeby było. To jest te pole nowe, świeże kupione na wiosnę. 32, bo 31 jest moje. Było. I to będzie połączone, teraz będzie fajne, takie już w miarę duże pole.
Mówię, teraz na w czerwcu jak będę miał kasę, no to będę musiał stawiać. To będę musiał stawiać i tyle. Coś tu trzeba ulepszyć? Nie. To będę musiał ten. Co ja chciałem powiedzieć? To w czerwcu będę gospel budował, bo będę miał kasę. Teraz dużo kasy na gospel pójdzie, nie? Więc... Teraz dużo kasy na gospel pójdzie, więc no. Ale to się da. Krowy mleka jeszcze nie produkują te nowe, nie? Chyba. To jest mleko 1000. A, produkujemy jednak. A, bo to już jest taka, że ten, dobra. Teraz to jakaś tam kasiora już będzie lecieć z tego mleka powoli. Dobra, elegancko. No nigdy nie mogę ulepszyć. Wszystko takie duże, drogie. Dobra. Aha, po prostu mi kasy brakuje i tyle. Mogę na dwa ulepszyć jeszcze. 21B najmniejsze ulepszenie. Co? Aha, bo ja jeden przejazd ominąłem. No tak, bo przecież na GPS-ie jechałem. Kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ten dojechał, ale no dobra, już teraz za późno. Ale powinienem dojechać. Ja dojadę, bo to tak nie sypiasz dobrze ten coś. Ale chyba będę musiał. O, dwa zapisywania, dobra. Będę musiał zmienić sobie tryb produkcji. Olej sączkowy. Na. Znaczy na włącz, ale. Ale mi chodziło tutaj o to. Zmienię tryb produkcji na sprzedaż. Rzepakowy niech na razie jest. Albo weź go na sprzedaż. Niech go zaraz całego sprzeda i tyle. A te palety co ja mam, to ja sobie wywiozę je w listopadzie i tyle. Bo ja nie mam czasu na zabawę. Czy no mam czas, znaczy ogólnie tylko na mąkę. Opa, 117 ton jeszcze do przerobienia ma. Czemu to jest w ogóle włączony cały czas, jak to nie jest potrzebne. Ja chciałem chleb zobaczyć. Tu jest chleb, na samej górze. 270 ton mąki. No chleba mam tyle narypane, że... Daj ta spokój. O, ranga wyższa. Więc bardzo fajnie. No i dobra, idę po ciężarówkę i tyle. Nie, no to ja to jedno pole, tylko sobie jeszcze kasę skoczyli. O, 30 minut już. No to wiadomo, jeszcze 10 minut. Do końca pola prawdopodobnie i tyle. Nie po smężniku, synek. Jak już to bokiem. 3,5 przejazdu zrobiłem, tak? 3,5 przejazdu na zbiornik. No to nie ma tragedii, nie? Niech sobie tam sypie powoli i tyle. A jak sytuacja wygląda z nawozem? A, kółko zrobił, okej. To dobrze. To dobrze, jak kółko zrobił, to dobrze.
Wiem, co będę musiał jeszcze ogarnąć sobie na serię, ale... No bo ja mam maksymalnie 10 minut odcinka jeszcze, bo wtedy tatuś mnie zabije. Ale to na spokojnie. Dobra, syp ten słonecznik, bo trzeba jechać. Ogień, natłoki. Ładne. Babka mówiła. Ojciec mówi takie żarówiaste? No, ale to dobre, nie? No. Tylko czarne mam? Czarne to będą żarty. No. Dawaj, dawaj, kość, kość, kość. Skład gleby. A, to te wopna nie wymaga. To... W sumie na razie nic nie wymaga. Ale po żniwach to się na pewno zmieni. O! Tu damy tak. Tu damy tak. Tu damy tak. O, 14B, dobra. To tu, a tu? 300B. Dawaj, kość, kość. Nie wiem, ale chyba spleta sobie godzinnego odcinka, ale i ciul, jak to się mówi. Jakby nie przeklinać. Walny sobie godzinny odcinek i tyle. Wtedy wiadomo, jak przyjdę, to już prawdopodobnie będzie ten. Jak już nagram ten godzinny odcinek, to już prawdopodobnie młody powinno się wysłać i tyle, nie? Młody się wyślą, to będzie gitara. Bo na 21 live. Dawaj. Jakiś nowy biznes? Nawet nie wiem, co tam było przeruchowywało. Czterdzieści cztery, teraz muszę uzbierać, a to będzie prawa ostra. Taksy 30 minut, to jest spokojnie. To proste te zadania, są proste. No na 44 niech mi daj, tyle. Dawaj, dawaj. Jeszcze pół przejazdu zrobię, więc akurat tak na wysokości gdzieś przyczepy powinien być. Nie, no fajnie się kosi ten słoneczek, naprawdę. Szkoda, że go więcej nie ma się nagrać. Wiadomo, że słoneczek to jest kaciora. Czterdzieści jeden, aż 46 potrzebny. 44, dobra. No dawać te taksówki szybciej. O, dobra. 95% to trzeba się rozłożyć rurą już. Będzie gitara. O, nawóz jest pusty, no dobra. To płacinko sobie na wyjazd, co do końca. Dawaj, dawaj, dawaj.
Dobra, stój tu i nie przeszkadzaj. Jeszcze 5 minut odcinka mam, więc jeszcze jeden zbiornik na kosze. Ja mam 4 na 10. I teraz będzie 5 na 10, no to będzie połowa rangi, no dobra. Ogień na tłoki, robota musi iść. No jeszcze 0,6, dobra, dawaj, dawaj. Ogień! Nie no, nie powiem, ale fajnie, że ten znacznik kosi. Dawaj. 6 na 10 już jest, spoko. Dwadzieścia. 47 potrzeba dołu. Dawaj, dawaj, gazuj. Nie wiem, ale fajnie to idzie koszenie. Nie wiem, do końca tego zbiornika i koniec, nie? No bo ja zaraz naprawdę będę tak budę. Przecież jeszcze tatuś nie dzwonił, więc ale mówił, że mamy się 18. Pyk, 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 pyk. Jeden przejazd i będzie skoszony. Będzie pełno przepad? No nie, no pełno nie będzie, ale 14, 28, no to jeszcze jeden zbiornik powinien wejść, bo cztery zbiorniki wchodzą z tego sprzętu. To będzie trzeci, więc jeszcze trochę sobie tam poczekam. Teraz jedź. 2,24 to kurde za mało, za mało. Za 6 minut to będzie, tak? Czy za 6 minut się kończy? Chyba ta. Dobra, daj mi spina. Zobaczymy, co tam w losu jest. Fajnie. I dobra. No ale poszedł pociąg, by gwiazd.
Nie, no dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, ciebie jeszcze krótko, cześć i pa, pa. Kontynuuję. Czy normalnie tak? Gdzie to jest? Dziękuję za oglądanie, na razie, cześć, pa, pa.